Witam, witam w kolejnym deczku z Żelaznej Woli. Tym razem sam Radowid będzie dowodził Królestwami Północy i zagramy sobie taką talią, można powiedzieć, na ładunki. Sporo nowych kart również będzie w tym deku. No i zobaczymy, czy damy radę na Krasnale, na Nilfgaard, na Skellige, na potwory. Wszystko jest teraz grane, więc bardzo mi się to podoba. Wiem, że te Krasnale sporo tutaj punktów robią, ale nie jest to moim zdaniem najlepsza talia. Najlepsza talia to jeszcze będzie tworzona, także lecimy z koksem. Pamiętajcie o łapeczkach. Dzisiaj chyba wam na krechę tutaj wrzucę dwie potyczki, bo nagrywam od razu po tych krasnalach, więc myślę, że dacie radę, co? Dacie radę, także 400 łapeczek i lecimy z koksem. Dajcie znać, jak wam tam idzie w tym dodatku. Czy macie jakieś piekielne kombosy. Tu wszystko tam u was działa, bo myślę, że teraz po tym hotfixie już jest naprawdę spoko. Assassin Salamander Premium. Znowu szabrowniczka, tak? Wagenburg jest to jedna z fajniejszych neutralek, zwłaszcza pod właśnie Krasnale. Straż Radowida mogłaby być nawet w tym deku, który dzisiaj będę pokazywał, ale no jeszcze nie znalazłem miejsca i też gram pod portal, więc zostawiłbym, ale tutaj Wagenburg jest naprawdę mocny. Jest naprawdę mocny. I na tej barykadzie, jak się rozstawimy z krasnalami, nie ma przebacz, nie ma przebacz. Także tak to wygląda. Cały czas będę podziwiał te arty, bo jest rewelka. Gram rankedy. Jeszcze sezonówki w ogóle nie ruszałem, bo teraz myślę, że jeśli chcemy przetestować karty, to zdecydowanie warto grać normalne rankedy. Tam na tej sezonówce mamy zupełną odwrotność, gramy jakimiś słabymi kartami, takim barachłem totalnym, więc nie ma co. I lecimy, 20 punktów Shani. Zobaczmy, jakie karty są z Żelaznej Woli w tym deku. I jest Filipa, Ślepa Furia, czyli wraca Filipa z bety. Będziemy zadawać 4 obrażenia na przykład na Defendera i później już losowo w przeciwników, to jest spoko. Też nawet fajne na Krasnale. Mamy Geralt Axie, też super na oczyszczenie Defendera i resetowanie na przykład na potworki. Spoko na potworki, sam reset nawet jest mocny. Tutaj zamiast tego mógłbym grać Barona, ale ten Geralt z tym oczyszczeniem jest dosyć uniwersalny. I też jeśli sprawdzicie sobie karty, które oczyszczają w KP, no to jeśli chodzi o kartę dla przeciwnika, no to praktycznie jest tylko Woł. I tutaj jest dosyć licho. Kudak jest grany na nasze karty, więc myślę, że Geralt Axie w KP jest akurat spoko. A jeśli chodzi o Defendera, no to mamy obrońcę z tarczą. Jest to karta, która może być oczyszczona i nie mamy ani tarczy, ani obrońcy, więc wtedy jest tylko takie 6 punktów. No można grać, ale myślę, że za to lepiej tutaj wrzucić Shani, czy Priscille, czy inne karty na dziewiątkach. Większość robi naprawdę fajne punkty na silnikach, także tutaj może być to jedyny taki Defender, którego bym aż tak nie polecał, ale swoją drogą, tak czy tak, będzie rywal musiał wywalić jakiś removal, albo oczyszczenie, albo cokolwiek i tą jedną rundę na rozpędzenie może nam dać, także no takie 50-50. Tutaj bym już zostawił to do dowolnego jakiegoś użycia. Jeśli chcecie, możecie wrzucać. Ja też grałem i całkiem dobrze to wyglądało. Ale jeśli wrzucacie Priscille i już rozkręcacie imprezę, to też robi to swoje punkty. Także tak to wygląda. Mamy oczywiście Shani, bardzo mocna karta pod witalność i pancerz. I też możemy grać na przykład na Tridamskiego, na Redańskiego Łucznika. Spoko, naprawdę combo. Z Priscillą to jest już totalna rzeźnia. Z nowych karciok tutaj mamy właśnie Wagenburga na Redańskiego Łucznika i to jest jedna z najlepszych piątek w ogóle teraz w Królestwach Północy. Na barykadzie mamy jeden ładunek, na daleki zasięg musimy to położyć, na start mamy jeden, ale to sukcesywnie możemy jako silnik uzupełniać ten pancerz i całkiem spoko punkty robi, także to jest fajne z Shani, czy na przykład z Wagenburgiem, a resztę
Muszę przyznać, że stare karty tu akurat dają radę. Tu akurat dają radę i ta umiejętność Kalante, spoko. Jeśli by się zastanowić nad kartami frakcyjnymi, no to mamy tutaj Redański Rycerz. Nie jest to jakiś cud. Tutaj jeśli gram pod portal, no to nie chciałbym tej karty otrzymywać, chociaż na formacji wzmocni sojuszniczą jednostkę o 2, inspiracja daj 2 punkty pancerza. No ale jeśli to wyleci, no to nie będzie miało formacji. Szaleńcza szarża, wzmocni sojuszniczą jednostkę o 3 i daj 2 punkty pancerza. Jeśli kontrolujesz rycerza, daj jej również witalność na kilka tur. No jest to w porządku. Mógłbym nawet się pokusić tutaj o zmianę. Na przykład kawalerzysty za tego specjala i zobaczymy, czy będę w ogóle to grał. Rycerz. Tutaj jest rycerz, tutaj jest żołnierz. Z drugiej strony chyba zostaniemy przy tym, bo nie gram na rycerzy, to jest bardziej pod mewę, nie? To jest bardziej pod mewę. Redańska elita nie jest za mocna. To jest też zupełnie inna talia. Wojmir na jakiegoś Foltesta na pasy. No i tutaj ewentualnie można grać tą kartę. Także tutaj w Królestwach Północy ta karta i można właśnie ślepą furię. A tak to jest, nie jest aż tak dobrze, tak bym powiedział. Akurat Królestwa nie dostały aż takich mocnych kart, tu muszę przyznać. Ale jako uzupełnienie to fajnie wygląda. I zagramy sobie oczywiście Radowidem, jeszcze nie Afryką, Afryki jeszcze nie mam kupionej. Jest Protektor Północy, testujemy skin z preordera, 20 punktów szani i oczywiście okręt, lecimy. Królestwa Północy od zawsze mi się tutaj dobrze sprawują, chociaż początek miały straszny w Homecomingu, teraz już jedna z lepszych frakcji ogólnie. O, no i gramy na Królestwa Północy, na AD. Taka sama umiejętność. Tutaj ktoś po prostu wziął AD jako skin. Dlaczego nie? Manewr. I tutaj my zaczynamy. To out. Myślę, że to może zostać. No, bo zrobimy w ten sposób. Pójdziemy bardziej na plusy. Na Łucznika i na Wagenburga. Co wy na to? No, niech tak będzie. Za króla, za Redanię, za wolność! Super. 8. Drugiego Łucznika bym sobie zagrał. Później mamy Wagenburga. To bym zostawił na Szani. Jak już później się uda. Teksty pokażę. No wreszcie, godny przeciwnik. Teksty z bety, bardzo podobne. Dość tego. To było tak samo. Doceniam twoją służbę. Żałosne. On gra czy nie gra? Szach i mat i jeszcze pogróżka, nie? Stracisz za to głowę. Dobra, mamy coś takiego. Czy my chcemy grać Wagenburga? Nie, chcemy już to zniszczyć. Później będę musiał Pryszcilla, ale to... Każdą kartę mogę sobie tutaj wybrać, jeśli będę coś potrzebował. Jeśli Vernona, no to Vernona, nie? Może go zrobię na 2-0. Bo zaraz ja spasuję? Dlaczego nie? Trzeba było jednak wziąć konia. Wydaje mi się, że ja zaraz spasuję. I zobaczymy, czy on mnie zrobi na 2-0. Bogowie, ja to pasuję. Bo gramy ten mirrorek Kalante. No i on musi mnie teraz dojechać i nie będzie w stanie mnie blidować, więc jest ok. I ja będę zaczynał trzecią rundę. Zacznę od rozstawienia się po prostu.
Myślę, że tak będzie ok. Patrzcie, jakby spadające gwiazdy. I on już teraz to robi, nie? Ale nie jest w stanie mnie dwie karty do tyłu blidować. Nie jest możliwe. Ale ta karta jest naprawdę mocna. Już nie mówię o arcie, to tam rewelka totalna. Co my tu mamy? Ja za bidę totalną. Ile on ma kart? Vernon jest, czyli ja sobie to schowam. Zagram sobie sztuk mistrza i będę później chyba portal potrzebował. No też nie wiem, zobaczymy. Jest Shani też bardzo dobrze. Okej, okay, sobie zagrywamy to. Wagenburg też świetny. No i resztę chyba zostawiamy. Czyli tak, zagrywamy sobie kartę, bierzemy portal, czyli to chowam. To chowam. O, jest portal! Jest portal, ale tutaj mam 4 karty z tego. Spoko. Czyli tak, poleci chyba portal. Później zagram sobie Vernona. I dobiorę Priscilla prawdopodobnie. No i to już będzie git. Tutaj bez Defendera gram, ale... Zawsze mogę ustawić na Tridamskiego, Shani będzie też spoko. Pyk, pyk. My chcemy to. Za północ! Za Temerię. A niech będzie tu. I tak nie gram Defendera. Ojojoj. Ojojoj. Ale straciłem kartę. No ale dobra. Troszkę już jestem rozstawiony, ale nie za dobrze. Naprawdę nie za dobrze. Jest tutaj oczyszczenie, jeśli grałby Defendera. I to nie wygląda dobrze. Chciałem jakąś kartę z takim... jakimś ładunkiem, rozkazem, czymkolwiek. Szkoda, że tutaj z tego portalu też nie poleciał ten kusznik. No i nie mam wizy Gerda. No średnio to wygląda. Średnio to wygląda w tej sytuacji, niestety. Okej. Jest ten Donir. Dobra, jest tarcza. Czyli od razu sobie Geralta Axie. Będziemy lutować w to. Najważniejsza jest sprawa. Vernonik poleciał. Oczyszczenie. Zupełnie niepotrzebne. Kto z was wie, jest Nennek. Jakby się tutaj rozstawić dosyć szybko? Myślę, że Priscilla, Shani. Mogę pod jakieś buffy. Tak, Priscilla, Shani musiałbym w Tridamskiego i w Wizogotę grać. Pokażmy im, jak się tworzysz. Tak. Jego już nie będę tykał, on i tak nie jest Defenderem. No, może być problem, proszę państwa. Teraz tak, gramy sobie Tridama, później gramy Wizogotę obok. Nie mam właśnie jak dawać ładunku. Tu jest problem. Talar i ten redański łucznik. No, zrobimy tak, mamy 2 witalności. Chyba to przegram. Niestety, ojojoj, Vernon. Czy on gra tą wersję? Wersja greedy, ale... ale wygra, po prostu wygra. A portal? Oby portal był pusty. Kurde, serio? Dobra, nie ma co zbierać. Gramy nexta.
Nie ma co zbierać, proszę państwa. Ewentualnie w ten sposób. Kolejny przypis kronika. No nie mam jak dawać ładunków. Tu jest problem. Tu jest problem. Jest wojna, to muszą być rany. 2, 3, no i teraz wizo. Wizo out. Niestety. Szarżują? Zaraz ich zatrzymamy. No tak, z przyszczylą to tu można grać, ale jak dostałem przyszczylę na pysk, no to już lipa. Punkcika nie ma niestety, czyli najpierw było obliczenie, czy mamy pancerz, później danie tego pancerza. 61. Moim zdaniem to będzie zdecydowanie lepsze niż krasnale, tak ogólnie, bo trafiłem na tą samą talię, tylko troszkę inaczej skonstruowaną. I to jest zdecydowanie lepsze niż krasnale, tak ogólnie. Polecam. A że ja tego nie wygram, to już swoją drogą. Sporo mnie obił. Zrobimy w ten sposób. Nie zapomnieli o mnie, jak miło. Pyk. Za dwa. No straszne, straszne bęcki, ale to jest jedna z najmocniejszych talii, tak bym wam powiedział teraz. Jeszcze Shani do tego, ten łucznik, to i tak było mocne już ostatnio. Jeśli chodzi o tego Donimira, może być, może nie być, z tym ostrzem na razie też już nie grałem, żeby nie było takiego RNG, jeśli on leci od razu z Vernona. Także myślę, że... w ten sposób. I tak lipa, nie? I tak lipa, jeszcze tą kartę mi zresetuje. Dobra, zagramy sobie na coś innego, zobaczymy. Nie wiem, czy to nie jest jakiś tier 1 obecnie, jeszcze bez jakichś takich większych. Ojeju, 12. Bez większych przygotowań innych deków. Masakra, nie? Miałem troszkę tylko inny ten deczek, ale już mnie ładnie zrobił. Też RNG na początku. Nie rozstawiłem się za bardzo. Zniszczył mi tym Unsace'em i lipa, nie? Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną. Nie będę zmieniał, chociaż mógłbym tam sporo właśnie stechować, ale po prostu chciałbym na coś innego niż Królestwo Północy. O, jest panda. Dobra, jest panda. Zobaczcie, jakie tutaj światło, nie? Dobra. Jest panda. Wygląda ok. No to wygląda bardzo dobrze. Spróbujemy na 2-0 to zrobić chyba. Nie wiem, czy portalu nie uruchomię w pierwszej. Zresztą no to jest dosyć mocne, ale chyba uruchomię. Mam tego Vernona. I tutaj nie oberwałem od tej karty, bo jest przyzwanie, więc jest nawet fajne otwarcie. Jeśli mi się teraz uda jakoś rozstawić. 9? Serio? To robimy w ten sposób. Jednego chociaż musimy ściągnąć. Ten portal poleciał.
No ja gram właśnie bez mieczyka akurat w tą wersję, ale też no nie jest zła, nie? Oczywiście, że nie jest zła. Wściekła szarża. Oh my god. Wagenburga nie mamy. Przecież nie będę Wizegerda tutaj wyrzucał. On mnie teraz na dwa obija. Robimy odbioru. Kurde. Może być ciężko. Tego nie będę grał jeszcze. Ale Wizegerda. Z portale już się tutaj uwolniłem. Szczerze, to by trzeba zniszczyć. Czy mi się opłaca? Czy mi się opłaca? Bo on będzie miał lasce jakiegoś tam koszmarnego. Dobra, to zrobimy. Jakby spadające gwiazdy. Na razie na brązach. Ale raczej oddam tą pierwszą. Zostawię te 5 goldów. O, okej. On teraz tutaj raz, dwa. Teraz będzie obijał na 3. Będzie miał pas na jedną kartę. Jeszcze dobra. Powzmacniam sobie te karty. I jakbym chciał, to ewentualnie sobie Wizegerda teraz zagram. Super się gra na tym okręcie. Kurde, co to za jasność się stała? No to pasi, co? Dwie łódki zagrał, to będzie pod Freję. No bo to się resetuje, już nie ma co. Ja mam, myślę, spoko karty. Teraz jeśli on będzie pasował, to ja bym zagrał to. Ale też może nie pasować, nie? No to nie wygląda źle. Dograłbym jeszcze do końca, zobaczymy. Spasował. Jestem tu, by pomóc. Czyli co, Shani bierzemy, czy co tu? Axie? Nie, myślę, że Shani jest spoko silnikiem. No i na przykład na taką talię Defender nie jest potrzebny. Na Krasnale też nie jest potrzebny, bo to wszystko na losowym leci. Więc no... Ten Defender akurat w KP obecnie no nie jest aż taki mocny. Nie wiem, czy Wagenburga, czy Geralt Axie. Geralt Axie chyba. Tak, Geralt Axie. No to tak. Tylko czy ja mogę coś dostać słabego? Nie. Zagraj Geralt Axie. Mam coś na wzmocnienie? Nie mam na wzmocnienie. Dobra, to najpierw sobie zagram. Geralt Axie do ręki, żebym go nie stracił. Za północ, za Temerię. Pyk, pyk. Pani Margarita opowiadała nam o tym. Leci. Trzy karty do wywalenia. Teraz będę miał Shani, Priscille. Shani na buffach? Czy od razu sobie na przykład zagrać? Nie, Shani, Shani tutaj. Coś zalecam. Zazwyczaj wiem, co robię. Tutaj też można tą balistą strzelać. Wiedzieliście o tym? Wiedzieliście.
Mam coś tutaj na plus? No mam na plus. No, jeszcze zrobimy w ten sposób. Jeszcze takie RNG poszło. Tę flaminikę trzeba będzie zniszczyć. 4 ataku. No to teraz Redański albo Wizogoto już? Nie mam karty, która daje mi ładunki na plusie, tylko to jest witalność. No ale dobra. Krytyczne myślenie jest oznaką zdrowego umysłu. Zrobimy tak. Pyk, pyk. Tutaj w tego Tridama trochę lipa. Okej. Okay. Zobaczcie, to co się dzieje na pasywkach, nie? Jest dramat totalny. To jest dramat totalny. Co on tutaj gra? Takim robię ludzi, że celować nie trzeba. Pyk. 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 No, tu akurat kartę straciłem, jakby punkcik, ale spoko. To nie jest chyba Regis, co? Nie no, gdzie tam? Okej, Geralt Axie. Tu mamy jeszcze... Krwawienie jest naprawdę bardzo spoko. Krwawienie jest naprawdę bardzo spoko obecnie. Czy ja jestem w stanie to zniszczyć? Myślę, że tak. Dobrze, główkuję. 5, 6. Ach, 7, 8. Kurczę. Musiałbym zrobić małe RNG, niestety. To najpierw zrobimy tak. To nie trafiłem. No to mamy problem. Bo sobie ładnie ustaliłem na 8, ale nie ma 8. To zbijamy. I zostawiamy tą piątkę. Ach, no teraz trafił. Czy on będzie miał knuta? Knuta na 3. Tak, easy. Tu mamy oczyszczenie i reset, spoko. A co on zagrał? Czemu on tego nie kliknął? Proszę bardzo, czemu on tego nie kliknął? Czemu on tego nawet nie kliknął? Ale no, KP robi totalną rzeźnię na pasywkę. Totalną rzeźnię. Jeśli z krasnalami gracie tą talią, to też wygracie. Ale no akurat przegrałem na taki troszkę techowany mirror, więc... Jest grubo. Wygrać 10 rozgrywek. Spoko, my tu mamy już 4. rangę, powoli będziemy lecieć do 3. Tak to wygląda, moim zdaniem KP bardzo mocne. Wspomagane tymi nowymi kartami. Zwłaszcza Shani, która ma pancerz i też ciężko ściągnąć, 7 punktów od razu. W sumie nawet 8 na formacji. Ten jest też bardzo fajnym silnikiem. A Filipa może być grana równie dobrze zamiast Falibora. Co tam lubicie, to jest też fajne. Jeśli gracie w Defendera, to reszta tych 6 punktów idzie na inne karty. Także nawet spoko. Ale też pamiętajcie, że to wszystko może na pancerzu polecieć, więc no coś za coś, nie? Także tak to wygląda. Kolejne deczki myślę, że mogą być tutaj nawet z Nilfgaardu. Fajnie się gra Nilfgaardem. Magistry, Kiki, Panda, wszystko spoko, także będzie się działo. Kiedy tylko będę mógł, będę wrzucał wam kolejne odcinki. Pamiętajcie o łapach i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.